przemysł i przyroda, kto może skorzystać na tym połączeniu? Wydaje się, że ta ostatnia stoi na straconej pozycji, ale nie tu w konińskim zagłębiu energetycznym, tu, gdzie od lat w ciepłych wodach zrzutowych żyją i dorastają największe okazy ryb, a wędkarze i rybacy nauczyli się żyć w symbiozie. To dzięki niej i mądremu gospodarowaniu akwenami przez ostatnie 50 lat miejscowe zbiorniki stały się ostoją największych okazów w Polsce. Gosławice to rezerwuar wody, jaka potrzebna jest do chłodzenia bloków energetycznych pobliskiej elektrowni Pątnów 2. Kilkaset hektarów wody połączonych wysublimowanym systemem hydrotechnicznym pozwalającym na kontrolę stanu jak i temperatury zbiorników hodowlanych. To kilometry kanałów, ponad 500 hektarów lustra wody, a także dziesiątki budowli hydrotechnicznych wspomagających obieg wody. To także idealne warunki do bytowania i rozrostu karpi. Tuż przy stawach hodowlanych gospodarstwa rybackiego Gosławice znajduje się miejsce docelowe naszej podróży. To łowisko specjalne Gosławice. Zbiornik znajdujący się pod stałą kontrolą ichtiologów, ale wciąż dziki. To jedno z najlepszych łowisk karpiowych w kraju. Łowisko jako teren komercyjnych połowów powstało w 2006 roku. To wtedy władze gospodarstwa rybackiego podjęły decyzję o otworzeniu akwenu dla wędkarzy. Początki były trudne i choć ryba była, to trzeba było kilku lat na to, by zbudować odpowiednie zaplecze dla gości przyjeżdżających na łowisko, a także by przekonać wędkarzy z innych rejonów kraju, a także Europy, że warto tu przyjechać. Zbiornik ten w latach 60. ubiegłego wieku używany był do hodowli ryb. Jednak błędy w jego konstrukcji i brak możliwości całkowitego spuszczenia zeń wody sprawiły, że przez lata traktowany był jako rezerwuar dla dużych wyrośniętych karpi, które trafiały tam w sezonie odłowów z innych pobliskich stawów. Właśnie dzięki temu dziś na tej wodzie można spotkać karpie o wadze powyżej 30 kg. Praktyka ta trwa do dziś. Ichtiolodzy z gospodarstwa co roku podczas sezonowych odłowów zasilają łowisko nowymi rybami o wadze powyżej 20 kg. Opiekunem łowiska od 7 lat jest Paweł Stępniak, ichtiolog z wykształcenia, który zajmuje się produkcją na przyległych stawach. Zajmujemy się hodowlą ryb na przyległych stawach. Stale jestem przy odłowach tych stawów, kiedy zauważymy duże, ładne okazy karpi, są przewożone na łowisko. Wielkość, masa tych ryb co roku jest zwiększana i w tej chwili wywozimy na łowisko ryby powyżej 18-20 kg. Łowisko przez cały czas jest pod stałą kontrolą ichtiologów, więc ryby są bardzo zdrowe i w doskonałej kondycji. Łowisko karpiowe Gosławice to zbiornik z lustrem wody o średniej powierzchni około 40 hektarów. Dzięki sąsiedztwu elektrowni w miejscu tym panuje specyficzny mikroklimat, a sezon rozpoczyna się już w kwietniu i trwa do końca listopada. Latem, podczas gorących dni, temperatura wody sięga 28 stopni Celsjusza. Dzięki tym warunkom zakres żerowania ryb i sezon wydłużają się w zależności od pogody. Zbiornik zapewnia rybom dużo naturalnego pokarmu. Jest sporo wodnej roślinności, małży, raków, a poziom wody dzięki możliwościom jego regulacji jest trzymany w określonych przez fachowców granicach. Sprawia to, że zimą woda jest natleniona, a ryby mają dobre warunki do wegetacji. W wodach łowiska pływają duże okazy karpi. Rekord to 30,1 kg dla karpia bezłuskiego, tak zwanego golca. W roku 2016 złowiono natomiast karpia pełnołuskiego, który ważył 25,5 kg. Rekordy te czekają na pobicie, bowiem i populacja karpia, i jego przyrosty dają na to duże szanse. Swój rekord łowiska ma także amur, który w tym regionie występuje już od ponad 60 lat. Największy, jaki został złowiony, ważył 26 kg. Średnia głębokość zbiornika to 2 metry, a dno w przeważającej ilości jest twarde, z niewielkim namułkiem. Największa głębokość to około 4 metry, a najmniejsza to niewiele ponad 1,5 metra. Dno w różnych miejscach jest dosyć zróżnicowane. Wszystkie stanowiska na łowisku dysponują dogodnym dojazdem. Można wygodnie zaparkować, wyładować sprzęt wędkarski, a potem odstawić auto na parking.
Jest także miejsce, by przy swojej miejscówce zaparkować kampera lub przyczepę kempingową. Każde ze stanowisk daje taką możliwość. Łowisko co roku przechodzi remont i modernizację. Powiększone są pomosty, rozbudowana jest baza i zaplecze. Dziś do dyspozycji wędkarzy mamy 20 świetnie przygotowanych stanowisk. Przy każdym z nich do dyspozycji jest łódka i dwa kapoki. Pomosty mają powierzchnię 30 m2. Na każdym z nich można zmieścić dwa namioty wraz ze sprzętem potrzebnym do wędkowania. Regulamin łowiska zezwala także na wywożenie zestawów i zanęty z łódek zdalnie sterowanych. Wędkarze, którzy przyjeżdżają na łowisko, mają do swej dyspozycji cały węzeł sanitarny, czyli łazienki, prysznice i WC. Tuż przy głównym budynku zbudowana została duża osłonięta wiata, gdzie uczestnicy na przykład zawodów mogą się spotkać, podładować laptopy, telefon czy akumulatory. Do dyspozycji udostępniane są także duże lodówki na wypadek większych upałów. Wszystko to w ramach jednej opłaty za łowisko. Zarządca obiektu oferuje także możliwość rezerwacji całego obiektu dla jednego klienta. Łowisko Gosławice położone jest w niedalekiej odległości od 80-tysięcznego Konina. Wędkarze mają możliwość zamówienia cateringu bezpośrednio na swoje stanowisko. Można także zlecić zrobienie zakupów w markecie wraz z dowozem, a najbliższy sklep położony jest w odległości 2 km od łowiska. Jeśli będzie potrzeba uzupełnić wędkarskie zapasy z kuchni karpiowej, na miejscu można otrzymać bazę dobrych sklepów wędkarskich w okolicy. System rezerwacji nie jest skomplikowany. Opiera się on na kontakcie telefonicznym i mailowym. Dane kontaktowe wraz z regulaminem łowiska znajdują się na stronie internetowej. Tą drogą można zasięgnąć informacji o wolnych terminach i stanowiskach. Płatności dokonuje się przed przyjazdem na podane wcześniej konto. Gospodarz łowiska deklaruje, że po przyjeździe w wypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zamiany stanowiska na inne. Łowisko Gosławice to zbiornik catch and release. Wędkarz przyjeżdżający na łowisko musi posiadać ze sobą preparaty antyseptyczne, a jedyną dopuszczalną metodą połowu jest metoda włosowa. Na stanowisku musi znaleźć się także odpowiednia mata. W trosce o zdrowie ryb i swój komfort warto przed przyjazdem na Gosławice zapoznać się szczegółowo z regulaminem. Zbiornik w Gosławicach położony jest w centralnej Polsce, na styku dwóch autostrad. Dojazd do łowiska jest prosty. Czas poświęcony na łowienie można podzielić z krótkim wypadem do pobliskiego Lichenia, gdzie znajduje się największe sanktuarium maryjne w kraju i jedno z największych na świecie. Od łowiska dzielą je tylko 4 km. W ostatnich latach atuty łowiska zostały zauważone i docenione przez Federację Polskiego Wędkarstwa Karpiowego. Gosławicki zbiornik otrzymał tytuł najlepszego łowiska w sezonach 2011, 2012 i 2014. To wyróżnienie nie jest na wyrost. Zbiornik, który swą komercyjną działalność rozpoczął zaledwie 10 lat temu, rozwija się w doskonałym tempie i wyrasta na jedno z tych miejsc, do którego szanujący się karpiarz powinien przyjechać. Akwen ten daje duże szanse na złowienie Big Fisha, a być może nawet pobicie któregoś z rekordów Polski. Na Gosławicach często można spotkać wędkarzy karpiowych z zagranicy. Zbiornik ten na stałe wpisał się już w harmonogram zasiadek wędkarzy, którzy w pogoni za karpiem przemierzają najlepsze łowiska Europy. To jedno z tych miejsc, do którego z pewnością trzeba zajrzeć.